Bartek, czy Lech Poznań nas dzisiaj czymkolwiek zaskoczył? No na pewno jest to zespół, który potrafi zaskoczyć. Kilka razy udało nam im się wyjść z kontratakiem, dojść do naprawdę groźnej sytuacji, szczególnie w tej 90. chyba czwartej minucie, kiedy mieli naprawdę dobrą sytuację. No ale udało nam się ustrzec, poprawić ten błąd potem w końcowej fazie tej akcji i nie straciliśmy gola. W drugiej połowie praktycznie zdominowaliście zespół z Poznania. Czy szanujecie cenny punkt, czy jednak pozostaje spory niedosyt? Nie, absolutnie pozostaje niedosyt. My gramy o pełną pulę. To nie możemy być zachwyceni, jeżeli bierzemy tylko jeden punkcik. No, musimy patrzeć w górę tabeli, żeby iść do góry, trzeba zwyciężać i dzisiaj też trzeba było te 3 punkty tutaj zostawić. W 70. minucie mieliśmy kontrowersyjną sytuację. Jak myślisz, czy ona wpłynęła na całkowity wynik spotkania? No absolutnie wpłynęła i w pierwszej połowie ten nieuznany gol też wpłynął, bo no jeżeli korzysta się z VAR-u no i popełnia się pomyłki poważne, to na pewno nie jest to jakoś budujące. No na pewno było sporo kontrowersji w tym spotkaniu. No sytuacja szczególnie też przy tym rzucie karnym. No kontakt w polu karnym to jest kontakt, no zawodnik, ja wykorzystałem ten kontakt. To wiadomo, nie zostałem wycięty w pień, że się od razu to bez dyskusji gwiżdże, ale jeżeli bierze się konsultację z sędzią, korzysta się jeszcze z jakiejś kamery z VAR-u i nie potrafi się po kontakcie gwizdnąć karnego, to na pewno nie jest to jakieś sprzyjające. W jakich nastrojach w takim wypadku jedziecie w niedzielę do Krakowa? Znaczy tam wyjdziemy w bojowych, no będziemy chcieli przede wszystkim sięgnąć po 3 punkty. No nie udało nam się zbyt często tego dostąpić w tej rundzie. Chyba tylko jeden raz zrobiliśmy to w lidze w pierwszej kolejce i potem w pucharze na Krakowi. Także no ciężkie spotkanie na pewno z zespołem, który też jakieś swoje turbulencje przechodzi, ale no jak pokazaliśmy dzisiaj, potrafimy grać dobrze w piłkę i stwarzać sobie na pewno bardzo dobre sytuacje. Potrafimy z zespołem, który od kilku lat już wiedzie prym w tej lidze i sięga po mistrzostwo albo Puchar Polski. My dzisiaj nie byliśmy zespołem gorszym, a myślę, że nawet byliśmy zespołem lepszym. Może zgromiliśmy trochę więcej niż Lech i powinniśmy tą ramkę więcej strzelić od Lecha i wygrać ten mecz, natomiast Lech to jest bardzo dobra drużyna i nie wiem, czy można z tego punktu się cieszyć, natomiast trzeba go szanować. Pytałem wcześniej Bartka Pawłowskiego, czyli tak jak ty powtarzasz, jest jednak spory niedosyt po tym spotkaniu? No tak, no mieliśmy i bramkę niby zespalonego, natomiast słyszałem, że nie było go i ten karny, także no mieliśmy też tam z 2-3 dobre sytuacje na strzelenia bramki i tak jak mówię, powinniśmy ten mecz wygrać i byśmy się cieszyli z 3 punktów, a tak to jest taki niedosyt, bo tylko remis. W 90. minucie słyszałem, jak trener Lewandowski krzyczał do wszystkich zawodników, żeby ciągle atakować, napierać na bramkę. To jest coś, co wam trener wpaja teraz na treningach od samego początku? Tak, staramy się grać ofensywną piłkę i nawet czasami, kiedy nam to nie wychodzi, no to staramy się iść wysoko na przeciwnika i nie pozwalać im grać. No. A przede wszystkim tutaj jest nasz stadion i tu zawsze o zwycięstwo walczymy, także tak jak trener nam kazał iść w 90. minucie do przodu, taki mamy cel, strzelić bramkę, wygrać mecz i tak będzie zawsze. Zapytam Cię jeszcze indywidualnie, dzisiaj w środku grałeś przeciwko Trauce i Tetechowi, znanych z twardej gry, twardych zawodników, było ciężko? Ciężko, no ale to jest piłka nożna, tutaj nie ma lekko i w Ekstraklasie są bardzo dobrzy piłkarze, także mam się od kogo uczyć, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że może dobrze graliśmy i też nie pozwoliliśmy Lechowi na zbyt dużo. W niedzielę jedziecie do Krakowa, czy szykujecie się jakoś specjalnie, czy Wisła nas może czymś zaskoczyć? Jedziemy po 3 punkty, jedziemy zagrać dobry mecz i wygrać go. Byliśmy dzisiaj świadkiem na pewno ciekawego meczu, chociaż nie padły bramki, to tych sytuacji z jednej czy z drugiej strony było bardzo dużo. Także czekam na pytania. Czy są w ogóle jakieś pytania do trenera Lewandowskiego? Proszę bardzo, proszę o przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz redakcji. Bierzyński, WP Sportowe Fakty. Panie trenerze, poproszę o ocenę sytuacji z rzutem karnym i tą pierwszą też chciałbym, żeby pan ocenił ze spalonym oddanym przy strzale Janoszki i tym przedłużeniu Janusa. Nie chciałbym się odnosić do decyzji sędziów w meczu. Mi się wydaje, że wszyscy widzieli tą sytuację jedną i drugą, także sami mogą sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja też ją widziałem, także mi się wydaje, że tam jest jasne wszystko. Panie trenerze Piotrzańska, to też chciałem zapytać o decyzję z posadzeniem na ławce Patryka Tużyńskiego. To wynikało tylko i wyłącznie z jego formy, która ostatnio jest taka, a nie inna, czy też z podejścia do rywala i chęci jakiegoś zaskoczenia?
Taka była moja decyzja na ten mecz, taktyczne założenia. Patryk też wiedział to przed meczem i jeżeli wejdzie na boisko, miał wykonać swoją pracę. Także to było taktyczne zadanie. Każdy zawodnik, który trenuje w zespole, ma szansę na tą grę i on będzie otrzymywał, jeżeli będzie na to zasługiwał.